Chloroplast jest otoczony dwoma błonami i składa się ze stromy oraz tylakoidów, które ułożone w stos tworzą grana. Jednocześnie mamy tutaj do czynienia z tylakoidami stromy, inaczej zwanymi lamelle, które są kanalikami łączącymi tylakoidy gran, tutaj nie zaznaczone niestety na rysunku. Obecność w stromie, czyli macierzy DNA oraz rybosomów, sugeruje nam, że mamy do czynienia z organellum półautonomicznym, co też definiuje teoria endosymbiozy. Mówiłem o tym przy omawianiu mitochondriów, wobec tego nie będę tutaj do tego wracać. Przejdźmy teraz na chwilę do tego, w jaki sposób takie plastydy powstają. Otóż wszystkie rodzaje plastydów powstają z proplastydów. Przy czym mamy leukoplasty jako plastydy bezbarwne oraz chloroplasty i chromoplasty jako plastydy barwne. Leukoplasty, wobec tego, że są bezbarwne, nie będą tutaj żadnej fotosyntezy tworzyć, za to będą gromadzić oraz syntetyzować materiały zapasowe. Z tego względu znajdziemy je w miękiszu spichrzowym oraz bielmie nasion. Zarówno one, jak i chromoplasty mają bardzo słabo rozwinięte tylakoidy. Chromoplasty zawdzięczają swoją barwę czerwoną barwnikom, które zawierają, czyli m.in. karotenowi oraz ksantofilowi, nie zawierają chlorofilu, wobec tego nie będą przeprowadzać fotosyntezy. Przekształcenie chloroplastów w chromoplast zachodzi m.in. jesienią podczas starzenia się roślin, dojrzewania owoców itd. Znajdziemy chromoplasty m.in. w korzeniu marchwi czy też owocu papryki. Funkcją chromoplastu jest po prostu zabarwienie rośliny. Jeszcze nie wspomniałem, gdzie znajdziemy chloroplasty. Je oczywiście w zielonych częściach roślin, co ma związek bezpośrednio z barwnikiem, który zawierają.